Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto weszliśmy w taki czas świata i w taki czas siebie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że rozwój osobisty, rozwój siebie jako narzędzia boskiej realizacji na ziemi, to nasza najważniejsza praca, jakiej możemy dokonać. I czy sięgamy po to od strony ezoterycznej, czy chcemy się dowiedzieć o sobie więcej za pomocą narzędzi astrologii, czy też może ktoś ma zajawkę bardzo trzeciogęstościową, z konieczności bądź z inspiracji biega po lekarzach. Tak oto mamy jako ludzie taką tendencję i potrzebę do naprawiania siebie. Jako ludzie, jako człowiek, substancja ucząca się, każdy, kto jest obecny na ziemi, chce zostać najlepszą wersją siebie. O co w tym chodzi? Dlaczego ten slogan już w tej chwili stał się taki popularny? Oto każde nasiono, które pochodzi z rośliny ziemskiej, ma coś, co możemy nazwać idealnymi warunkami do wzrostu. Jest to związane z temperaturą, z rodzajem podłoża, z częstotliwością podlewania, właściwie ze wszystkimi bodźcami ze strony każdego z żywiołów. I tak samo jest dla człowieka. I choć wyglądamy mniej więcej podobnie jako istoty, tak jedni z nas rozwiną swoje dobro i wszystkie cechy szlachetne w warunkach piękna, bogactwa, dostatku, a niektórzy z nas potrzebują na przekór wszystkim zewnętrznym zdarzeniom osiągnąć to być może jako pierwsi w swoim rodzie, a być może nawet jako jedyni. Tak oto znaleźliśmy się w punkcie życia siebie i świata, w którym to zdajemy sobie sprawę, co takiego jest dokładnie wpisane w nasze istnienie, w nasze DNA. Co takiego wnosimy ze sobą w każdą sytuację, w którą wchodzimy, do każdego pomieszczenia, w które wchodzimy. I tak oto, jeżeli ktoś ma nas po swojej stronie, a my jesteśmy ludźmi jakiejś określonej sprawy albo ambasadorami jakiejś częstotliwości, tak oto wlicz się również i ten warunek. Wchodzimy taki czas, kiedy te warunki dzielimy już bardzo świadomie na korzystne dla rozwoju i niekorzystne. I roślina wprawdzie nie może zmienić miejsca, ale człowiek może. Jesteśmy podróżnikami przez rzeczywistość, i jeżeli jakieś miejsce wiąże Cię na przykład z dawnością Ciebie i życia i nie pozwala Ci polecieć dalej, tak z całą pewnością masz to wręcz wpisane na listę swoich sposobów i metod zwycięskich, by to miejsce opuścić, by znaleźć nowe miejsce. Pamiętaj o tym, że w warunkach tak zwanych idealnych każdy człowiek emituje dobro. I czy jest to dobro na sposób na przykład wspaniałych, doskonałych zachowań wobec drugiego człowieka? Czy jest to dobro, które przejawia się w twórczości, przejawia się w produkowaniu czegoś albo w tworzeniu jakiejś wartości na przykład kulturalnej? Tak oto każdy z nas ma potrzebę, by przepływała przez nas ta energia najlepsza z możliwych. I ta energia, która każdą komórkę naszego ciała przeniesie na najwyższy możliwy poziom. I ta energia, która nas optymalizuje. Jest takie powiedzenie w magii, które mówi: gdy jest Ci zimno, przykryj kogoś kocem. Chodzi o to, że gdy brakuje Ci czegoś, to możesz albo na to czekać, modlić się o to, pracować z pozycji pustki i braku, albo też możesz stać się odpowiedzią na ten brak. Możesz potraktować ten rodzaj niedogodności jako taki bodziec pobudzający swój imperatyw wewnętrzny i możesz zadedykować swój czas, swoją kreację i po prostu stać się odpowiedzią na to, a więc możesz stać się źródłem, na przykład w tym przypadku źródłem ciepła. Bóg nie pracuje przez uszkodzone narzędzie,
Więc jeżeli brakuje ci na przykład zdrowia i uzdrawiasz jakąś inną istotę, czy to ludzką, czy na przykład zwierzę, czy i nawet rośliny, ale przewodzisz przez siebie ten kierunek i tę częstotliwość uzdrowienia, to wówczas jest to naturalne, że w momencie, gdy płynie to uzdrowienie przez ciebie, to w energii i w materii po prostu wypełniasz się tym. Stajesz się tego źródłem. Przez każdą komórkę twojego ciała wypływa dokładnie ta informacja. Dlatego też, jeżeli spędzasz czas o czymś negatywnym, to oczywiście jest to identyczny proces. Wtedy cała woda ciebie zabarwia się na taki kolor. Wszystko, co jest w tobie żywe, w twoim organizmie, wtedy o tym wibruje i o tym żyje, co w tym przykładzie już nazwaliśmy na przykład negatywnym. W ten sposób narzekanie na przykład jest jak modlenie się o coś, czego nie chcemy. To samo martwienie się. To są energie, na których człowiek spędza mnóstwo czasu w życiu i ta trzecia gęstość była tym przesiąknięta. Dla niektórych to wręcz stało się jakieś urocze, słodkie, jakieś takie, do którego mamy sympatię. Tymczasem należy się tego pozbyć tak, jak się pozbywasz jakiejś plagi albo pleśni. I to jest po prostu takie zachowanie ludzkie, które pod płaszczykiem tolerancji pozwala przenieść się w przyszłość bardzo nieprawidłowym wzorcom. Jeżeli mamy sympatię do marudzenia, do narzekania, jeżeli pozwalamy osobom, które to robią, na przykład znajdować się w naszym towarzystwie i zamiast podążać za energią, którą staramy się tworzyć i na którą my się koordynujemy, to te osoby psują nam naszą energię, mamy pełne prawo zrezygnować z ich obecności w swoim środowisku. Pamiętajcie, że niektórzy sobie przybrali taką pozę w życiu i wydaje mi się, że bycie takim pesymistycznym to jest jakiegoś rodzaju szlachetność. Tymczasem w nowych realiach, gdy opadną już wszystkie kurtyny iluzji, dowiedzą się, że jest to nie mniej, nie więcej tylko bycie dupkiem. I jeżeli akurat nie cierpią na jakiś rodzaj depresji i nie są w ten sposób chemicznie zmotywowani do jakiegoś tam głębszego sarkazmu, czy też poczucia cierpienia z uwagi na rzeczywistość, tak oto czas się ogarnąć i rozejrzeć się i zobaczyć, jaki wpływ na nasze środowisko, na innych, którzy wzrastają z nami, mają po prostu nasze reakcje i odruchy. Bo nie jest to coś, co przychodzi niezauważone. Z całą pewnością nie jest to coś, co łatwo jest z siebie wyrzucić, gdy już się zapisze. A więc w imię odpowiedzialności społecznej, przyjmijcie, że to takie dosyć ważne hasło, wy również potrzebujecie kontrolować informację, która wydobywa się z was i która z waszej sfery przenika się z innymi sferami, bo macie za to odpowiedzialność, bo to, co z was wypłynie i wpłynie na wody życia i odbije się echem po prostu w czasie i w przestrzeni, to robi punkty na wasze konto, nie na konto nawet osoby, która była w waszej opowieści, załóżmy, kluczowym bohaterem. Pamiętajcie, że ludzie, wydzielając dźwięk, tworzą rzeczywistość. Rozmawiając o czymś, wymieniając się poglądami, w jaki sposób jesteśmy uprzywilejowani tą boskością, która się w nas znajduje, żeby tworzyć sytuację, żeby określone rzeczy na ziemi się działy. Jesteśmy w stanie w ten sposób stworzyć od energii do materii. Bo na przykład, jeśli opowiesz komuś o swoim pomyśle i ten ktoś postanowi ci pomóc, już masz najprostszą drogę od słowa do czynu i na przykład w efekcie ostatecznym do produktu albo do wydarzenia, sytuacji, które akurat manifestujesz. Pamiętaj, że w tym procesie, w którym świat się teraz znajduje, mamy parę czynników, na które nie mamy wpływu. I niezależnie na jakim poziomie manifestacji tworzysz, niezależnie od tego, jaki jest level twojej mocy osobistej,
to nie masz wpływu na wybuchy słoneczne, na to, jakiej mocy plazma przedostaje się w kierunku Ziemi. A jak wiadomo, jako kompozyty treści ziemskiej i treści boskiej, jesteśmy bardzo, bardzo czuli na to, co dzieje się ze Słońcem, z Księżycem. I tak wszyscy skupiamy się na tym, że Słońce emituje bardzo ciekawe jednostki mocy w kierunku Ziemi, a właściwie w kierunku wszystkiego, co znajduje się w Układzie Słonecznym. Ale czy ktoś zwrócił uwagę na to, że Księżyc to dokładne odbicie Słońca? To właściwie lustro, w którym Słońce przegląda się na niebie życia i to właśnie z tego lustra Słońce dowiaduje się o swojej mocy. To właśnie z tego spojrzenia Słońce wie siebie i zna siebie. Więc alchemicznie rzecz ujmując, cokolwiek dzieje się ze Słońcem, dzieje się w sposób naturalny, w czasie rzeczywistym, z Księżycem. I czy widzisz to, czy nie, pamiętaj, że Słońce istnieje również w nocy, tylko na przykład na Twojej półkuli wówczas tego nie widać. No, jest to bardzo ciekawy proces, bo cała księżycowość w nas, cała lunarność w nas, jest strona receptywna, otrzymująca, również przebudowuje się w tym tańcu cząsteczek. Również świeci swoją mocą tam, gdzie wcześniej tego nie było. Gdy zaświecisz latarką w lustro, to mimo tego, że lustro odbija rzeczywistość, nie pokazuje jej w taki identyczny sposób, w jaki ona istnieje, to nadal błysk jest błyskiem. To ten błysk się pomnoży, a nie zniknie. No więc pamiętaj o tym, że nasza rzeczywistość, która jest rozpięta pomiędzy współdziałaniem Słońca i Księżyca ze sobą i która jest bardzo mocno oparta o te korelacje, no, ona się przebudowuje w swoje wyższe stadium i ludzie zaczynają rozumieć, że wiele rzeczy, a nawet wszystkie, dzieją się jednocześnie. Zaczynamy łączyć się w swojej rzeczywistości takiej mentalnej, w swoim zrozumieniu z tym, jak naprawdę świat jest skonstruowany. Zaczynamy wiedzieć, że to, co mamy w życiu, czyli siebie, swój organizm, swoją tożsamość, swoje światło duszy, swoją jakość, wszystkie swoje dokonania, to jest pewnego rodzaju narzędziem tej cząsteczki boskiej w nas, żeby wprowadzić w życie określone rzeczy. I oczywiście możemy podjąć ku temu drogę alchemiczną, możemy podjąć ku temu drogę artystyczną, możemy podjąć ku temu szeroko rozumianą ścieżkę magiczną. Ale wchodzimy w taki czas, kiedy już nie możemy nie zrobić nic. Kiedy ta opcja, czyli że ktoś sobie usiądzie na ławce rezerwowych na kilka lat albo na całą wieczność, no to już nie wchodzi w grę. Jeżeli tu jesteś, to jesteś tu, by wykazać się swoją aktywnością, by wprowadzić tą zmianę, by wejść w tą swoją częstotliwość właściwą i po prostu wyemitować ten swój dźwięk, ten swój ton zmieniający całą rzeczywistość, no i po prostu częstotliwość siebie. Pamiętajcie, że często zło brało się w ludziach w trzeciej gęstości z tego, co nieprawidłowe. Nie tyle często, co zawsze. Ludzie jako woda, co najmniej w 70%, też są zbiornikami na informacje. Więc jakiekolwiek informacje wpiszą w siebie, takie będą następnie w ich zawartości. Takie będą emanować, takie będą obecne w każdym momencie życia. Więc pamiętajcie o tym, by niezależnie od tego, co wchłonęliście do tej pory, by pamiętać o tym, że ta zupa się nie zatrzymała, cały czas ją gotujecie, więc dorzućcie do tego jakieś piękno, jakieś kwiaty, jakieś doskonałe, cudowne ku innemu człowiekowi gesty. Dorzućcie coś, czym naprawdę chcecie się wypełnić. Każdego dnia coraz jaśniej. Wyobraźcie sobie, że proces rozwoju duchowego i oczyszczania to jest taki proces, w którym jako szklanka brudnej wody wchodzicie pod wodospad i stopniowo wasza woda się oczyszcza. Nie naraz, stopniowo.
Pamiętajcie, że to wszystko, co was hamowało, co w jakiś sposób was powstrzymywało, też miało swój sens. Nie obracajcie się ku temu z nienawiścią. Być może dzięki temu, że akurat nie rozkwitnęliście swoim blaskiem wcześniej, być może dzięki temu jesteście teraz tutaj i uniknęliście na przykład zwrócenia na siebie uwagi sił ciemności, kiedy jeszcze były na Ziemi. A więc, kiedy do roku 2020 jeszcze istniała ta substancja demoniczna. Pamiętajcie, że ludzie powoli już nawet nie chcą mieć nic wspólnego z tą informacją, czyli nie chcą jeść na przykład jedzenia, które było wyprodukowane w tym czasie świata. Pamiętajcie, że wszystko to, co spożywamy, też jest pewną informacją zapisaną w jednostkach czasu. To nie jest tylko to, ile to jabłko rosło, ale kiedy zostało zerwane, czyli jakie zawiera dokładnie informacje, z jakiego terenu, czyli gdzie i ile było przechowywane, w jaki sposób. Tak naprawdę wkładając coś do siebie, do środka, dosłownie jedząc to, też powielasz pewnego rodzaju wzorzec w świecie. No i oczywiście wypełniasz się całą tą informacją, którą to niesie. To nie są tylko kalorie, to nie jest tylko kolor, to nie jest tylko tekstura tego, co akurat gryziesz, tylko pamiętaj, to jest całkiem sporo czasu. I dlatego może się pojawić taka duża potrzeba jedzenia rzeczy bieżących, tego, co wyrosło na twoim terenie, w czasie, dokładnie teraz, tego sezonu. To jest bardzo istotne. Pamiętajcie, że wszystkie komórki w naszym organizmie, one się wyświeżają, one się wymieniają i no, oprócz zębów i niektórych struktur takich bardzo twardych w organizmie, no to nasze komórki w ciągu 4 lat właściwie no, wymieniają się całkowicie. Więc w ciągu 4 lat większość z organów, możecie poszukać tej wiedzy bardziej szczegółowo, oczywiście ona istnieje w wirtualnym HiveMindzie, czyli w internecie, w wirtualnym kolektywnym umyśle. I jest w tym coś takiego wielkiego, pięknego, magicznego, bo wszyscy stanowimy żywe, myślące, czujące, tworzące cząsteczki i niektórzy mniej bardziej zaangażowani, jedni z wielką pasją, inni jakby z przymusu, ale każdy w swoim stylu coś wprowadza. I w tym czasie świata, w który właśnie wkroczyliśmy, jest naszym zadaniem przekalibrować się do takiego stanu siebie, do takiej formy siebie, w której przewodzimy tą najwyższą, najbardziej właściwą, najpiękniejszą, najbardziej boską informację. Czyli dostrajamy się, by mogła płynąć przez nas częstotliwość miłości. Nie panikujcie, może się dziać wiele takich, dojść do wniosku, takich objawień, które warto świętować nawet po latach, które będą miały swoją datę. Warto zwrócić uwagę na to, że wszystko to, co w rzeczywistości nas w jakiś sposób dotyczy, spotyka, jest pewną specjalną, szczególną kompozycją. Można powiedzieć, że ta kompozycja to taka unikatowa mikstura życia i ciebie. Jeżeli chcesz wpłynąć na to już dzisiaj, ukłoń się ku przeszłości, zrozum, że cokolwiek działo się dawniej, cokolwiek masz na swoim koncie, cokolwiek zdobyłeś jako doświadczenie i masz to w pęku kluczy, jako alchemik możesz nadal otworzyć drzwi tej częstotliwości, wejść tam, zadziałać. To wszystko było pewnym czynnikiem, o który się zbudowałeś. Nie miej do tego żadnych emocji negatywnych. Pozwól sobie zobaczyć, że dzisiaj jesteś nie tylko efektem tego, ale zwycięzcą wszystkich procesów, które są za tobą. Jesteś nie tylko produktem swoich działań, ale kreatorem, artystą. Możesz w każdym momencie dodać nowe elementy, jak i usunąć coś, co do tej pory na przykład zapisałeś na swoim płótnie. Pamiętaj, że w życiu nie ma takiego kierunku jak cofanie się, ale możesz coś przepracować,
nadpisać informację wyższą nad to, co było. Pamiętaj, że masz tę moc i niezależnie jak do tej pory podchodziłeś do siebie, to gdy zaczynasz zajmować się magią, gdy trafiasz w ogóle na taki temat w życiu, gdy zderzasz się z tym, że niegdyś była to wręcz konieczna wiedza na każdym dworze królewskim, nie wspominając już nawet o faraonach, a w tej chwili no, magia podnosi się z wieków blamażu i bardzo, bardzo ciemnego PR-u i dopiero ludzie dostrzegają, jak to narzędzie zostało im odebrane. Dopiero budzą się swoją własną magią, zaczynają z odwagą używać tych talentów, które są zapisane właśnie w randze magii, czyli do których jest dostęp tylko w najwyższej energii, tylko w najczystszej energii bądź w konieczności zadziałania. Pamiętajcie, że zazwyczaj nie dowiadujemy się o swoich supermocach, kiedy leżymy na kanapie i kiedy sobie myślimy, że fajnie byłoby je mieć. Zazwyczaj to jest jakiegoś rodzaju działanie aktywne. A więc aktywność jest tym słowem, kluczem, które przekazuję. Bądźcie w aktywności, twórzcie coś. Pamiętajcie, że wszystko, czego dokonujecie na ziemi, rozprzestrzenia waszą obecność. Gdy płynie przez was magia, gdy płynie przez was częstotliwość cudu, na przykład w rytuale anielskim, to ten impuls światła przepływa nie tylko przez wasz kręgosłup, przez wasze komórki ciała, przez wasze organy, przez intencje, które nadaliście, przez osoby z wami połączone i których informacje znajduje się w waszej aurze, ale wszędzie tam, gdzie macie obecność w energii i w materii. Wszędzie tam, gdzie istnieje coś, co stworzyliście, albo gdzie pamięta was jakiś człowiek, gdzie jakaś osoba na przykład wspomina wasze słowa, bądź po prostu je zawiera. Pamiętajcie, że ten impuls może być przyczyną, najczęściej jest, po prostu przemiany świata, przebudowy świata i życia w te najwyższe możliwe rejestry. I właśnie teraz dzieje się to dla jednych szybciej, dla innych wolniej. Niezależnie od tego, czy widzicie to na co dzień, czy czujecie, jak to się dzieje, czy jest to poza waszą obserwacją na tę chwilę, pamiętajcie, by być w aktywności, czyli codziennie zróbcie coś, co was ku temu przesunie. Jeżeli nie wiecie, co zrobić, wstańcie z łóżka, zróbcie 5 przysiadów, bo jak się dowiecie, będziecie w formie, by to zrobić. Pamiętajcie, że dbanie o siebie, wyposażanie siebie w moc, by być w stanie zrobić to, co sobie zakładacie ambicjami albo po prostu przyczyną duszy, no to jest taki minimum, którego można i należy wymagać od czyniących. Dlatego zwróćcie uwagę na to, że czas być poważnym, bo to, czy ty coś dostaniesz, albo to, czy tobie stanie się jakieś dobro, czy nastąpi dostatek w twoim życiu, czy dostąpisz do najwyższych honorów, to jest jedna strona spojrzenia. Druga jest taka, na tę samą sytuację, że jeżeli otrzymasz to ty, to otrzyma to świat tobą, poprzez ciebie, dzięki tobie. I dlatego życzę ci, ażeby magia była, jest i będzie tobą dobra. Miłość była, jest i będzie tobą zwycięska. Moc była, jest i będzie tobą piękna. Abrakadabra. A nawet abrakadabra. Ciekawe, czy się nagrało.